Dzień dobry. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Nazywam się Monika Lichota-Cywińska. Generalnie testowaniem zajmuję się odkąd pamiętam, więc dosyć długo, jak widać. Więc obecnie jestem QA menadżerem w mojej firmie. Od 5 lat pełnię tą rolę. A taką motywacją w ogóle samą w sobie i budowaniem zespołu zainteresowałam się jakieś 2 lata temu. Z tego głównie powodu, iż mój zespół zaczął przekraczać liczbę 20 osób, więc był kompletnie niezarządzalny. Stąd takie zainteresowanie właśnie motywacją. Wzorowałam się na różnych metodach, tak jak management 3.0, czy też motywowanie na przykład w służbach wojskowych, tak, więc motywowanie dzieci w przedszkolu też dobra alternatywa do motywowania zespołów IT. Generalnie miałam już wystąpienia na temat motywacji w zespole i jak budować zespół, ale po tych wystąpieniach okazało się, że otrzymywałam bardzo dużo pytań, bardzo dużo maili, w których głównie pisały osoby odpowiedzialne za zespoły, czyli kierownicy, liderzy, i pisali pytając, że przecież to nie jest takie proste, ta motywacja, tak? Że tak naprawdę to nie wygląda jak taki tęczowy, kolorowy świat i jest bardzo specyficzna i jest bardzo, bardzo trudna i naprawdę dużo kosztuje. Stąd dzisiejsza prezentacja po to, aby pokazać Wam, jak ciężką rolę pełni menadżer, który dba o motywację i również to, że o motywację w zespole może dbać każdy z nas. Każdy może mieć wpływ na swoją motywację i nie mówię tutaj tylko o automotywacji, ale również na motywację całego zespołu. Może zacznijmy od rynku IT. Jaki rynek IT jest, każdy z nas wie. Mamy tutaj odwróconą relację, gdzie praca szuka człowieka. W związku z tym ta sytuacja zmieniła proces i rekrutacji, proces zdobywania pracy, proces utrzymywania pracownika, proces budowania zespołu na trochę inny poziom. Powstały różne narzędzia, firmy coachingowe, które się w tym specjalizują. Temat motywacji jest bardzo, bardzo świeży i prężny właśnie przez ten rynek, odwróconą relację pracodawcy do pracownika. Jak to wygląda okiem pracownika? Trochę tutaj będę demonizować, ale to wszystko po to, żeby pokazać Wam kontrast. Pracownik, który dzisiaj szuka pracy, generalnie pochodzi z pokolenia Z. Tak? To są osoby, które dokładnie wiedzą, jakie mają oczekiwania finansowe. Te dane są podane na różnych portalach pracowniczych, są dostępne raporty. Też, co staje się poniekąd standardem branży IT, oferty pracy zawierają widełki płacowe, więc pracownik, przychodząc na rozmowę rekrutacyjną, jest świadomy swojego wynagrodzenia i swoich oczekiwań. Praca, którą widzi, jego przyszła praca, musi być, że tak powiem, cool, więc musi zapewniać mu strefę komfortu, relaksu. Może nie mówię tutaj o zjeżdżalni z biura do kantyny, jak to jest w miarę Google, ale na pewno, jeżeli organizacja oferuje we wtorek owoce i w każdy piątek grill od wiosny do wakacji, no to wiemy, że tutaj świetnie nam się będzie pracowało. Dodatkowo, jeżeli mamy stół do ping-ponga albo stół piłkarzyków, no to jeszcze lepiej. Jeżeli mamy elastyczny czas pracy, cokolwiek by to nie znaczyło, świetnie, zatem mogę przyjść do pracy, kiedy chcę. No i oczywiście praca zdalna, to jest coś, co stało się też standardem, ponieważ moim narzędziem pracy jest komputer, zatem mogę pracować z każdego miejsca, zarówno z domu, jak i z restauracji. Mogę też wyjechać w czwartek na Mazury, w piątek popracować zdalnie, a w sobotę już sobie popłynąć na łódki. Oczywiście demonizuję, ale myślę, że gdzieś tam ziarenko prawdy się w tym znajdzie. Więc tak wygląda mniej więcej w oczekiwania pracownika co do swojej pracy. Natomiast jak to widzi pracodawca?
pracodawca, czyli w zasadzie przełożony, menadżer, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, ktoś, kto odpowiada za zespół, ktoś, kto buduje zespół. Czego on oczekuje? Oczekuje kogoś, kto mu pomoże, tak? Czyli wykona swoją pracę, wykona, dlaczego potrzebuje pomocy, ponieważ jego zespół dotychczasowy, aktualny, niestety nie zdąża z realizacją wszystkich swoich zadań. Nie jest już efektywny, jest przeciążony, muszą pracować osoby z zespołu w nadgodzinach. To nie jest efektywne, więc postanawia powiększyć zespół, tak? Bądź też potrzebuje świeżości, może nowych rozwiązań, dlatego też postanawia powiększyć zespół. Powiększenie zespołu też nie jest takie proste. Zwykle opiera się oczywiście o budżet. Budżet, jak wiemy, oczywiście w dużych organizacjach, tak, może i jest on naprawdę przepastne, tak, i można z niego korzystać. Im mniejsza organizacja, ten budżet jest bardziej okrojony. Pewnie tak, tak bywa, ale oprócz tego, że menedżer dostaje budżet, to sam musi mieć z tyłu głowy swoją strategię, niestety swoją, bo to jest jego zespół, on odpowiada na końcu za swój zespół, musi mieć swoją strategię, jak ten zespół będzie wyglądał. I czy w danym budżecie zatrudni 4 osoby zupełnie świeże, tak zwanych junior testerów, czy też może jednego bardzo dobrego specjalistę, a może zatrudnić 2 osoby, które są świeże i wtedy poświęci czas innych pracowników, innych osób z zespołu, aby nauczyły, wyszkoliły te 2 osoby i jednego na przykład specjalistę do automatyzacji, bo akurat w tym mamy potrzebę. To jest wszystko strategia. To nie jest proste na takiej zasadzie, że potrzebujemy 2 osób w zespole, bo tak wyszło nam z harmonogramu i z wyceny, więc zatrudniamy 2 osoby. Więc to wszystko opiera się również o budżet, ponieważ każdy menadżer musi dążyć do jednego najważniejszego celu każdej organizacji, którym jest po prostu zysk. Więc co dalej? Żeby zespół był zadowolony. Ta praca, te oczekiwania, będę to trochę korelowała z tymi oczekiwaniami pracowników. Więc jeżeli chodzi o elastyczny czas pracy, no to teraz jak to wygląda z punktu widzenia menadżera? Elastyczny czas pracy, czyli jedna osoba będzie chciała dłużej pospać, żeby przyjść i wtedy przyjdzie do pracy o 10, 11. Inni wolą przyjść z kolei o świcie, żeby wcześniej wyjść z pracy i spędzić czas z rodziną, a jeszcze inni będą woleli 2 godziny w przeciągu pracy wyjść i poświęcić na siłownię, są też tacy. No ale to nie jest takie proste. Menadżer musi zebrać komunikacyjnie cały zespół. Poza tym elastyczny czas pracy absolutnie jest przeciwstawny dyscyplinie. A mimo wszystko dyscyplina jest takim atrybutem, który sprawia, że zespół jest wtedy efektywny. Jeżeli mielibyśmy 20-osobowy zespół testów i każdy by mógł przychodzić w jakichkolwiek godzinach, by mu się zażyczyło danego dnia, to ta dyscyplina nie byłaby utrzymana. Poza tym nie wiedzielibyśmy nawzajem, w jakich godzinach możemy ze sobą się spotykać, komunikować, współpracować. Więc elastyczny czas pracy również jest kwestią strategii i pewnych nałożenia ograniczeń przez menadżera na ten elastyczny czas pracy. Praca zdalna. Praca zdalna jest standard, więc menadżer oczywiście na takiej nowo zatrudnionej osobie tą pracę zdalną na pewno udostępnia. Wy pewnie też macie taką możliwość pracy zdalnej, natomiast tutaj też muszą być nakładane ograniczenia. I to nie wynika z tego, ponieważ muszę cię widzieć, i jak pracujesz, albo patrzeć, co masz na monitorze, to nie wynika z tego. Wynika bardziej z sytuacji, że niektóre osoby, a może nawet tutaj zadziała spokojnie Pareto Lorenza, więc 80% osób pracuje nieefektywnie, pracując poza biurem, po prostu. Dlatego decydując się na pracę zdalną w swoim zespole, menadżer również powinien zbudować narzędzia do monitorowania pracy swojego zespołu, ale takiego monitorowania, aby był w miarę przezroczysty, żeby pracownicy nie byli nękani pytaniem, jak status ich zadań, bo to też bardzo demotywuje, tak? Więc to muszą być tak obudowane narzędzia, aby menadżer zawsze wiedział, jaka jest efektywność pracy zdalnej w porównaniu z pracą w biurze, ale też
żeby ona była, raz, żeby mierzalna, a dwa, żeby wiedział, w jaki sposób, jaki status jest zadań, zrealizowanych zadań. No ale co z tą motywacją? Ile ona kosztuje? Generalnie motywacje, można powiedzieć, że budują kilka czynników. To jest na pewno wiedza, kreatywność, właśnie taka autonomia, samomotywacja, motywacja własna oraz samoorganizacja i empowerment. To są takie główne czynniki, które z punktu widzenia psychologii determinują właśnie to, że czujemy się dobrze w miejscu pracy. To, że jesteśmy właśnie zmotywowani. No więc wiedza. Ile taka wiedza kosztuje? Oczywiście pracownik, przychodząc do pracy, bądź też na przykład zmieniając projekt, czyli dostajemy do testów jakąś aplikację, projekt, no to oczywiście musimy przeczytać dokumentację, zapoznać się z wymaganiami, porozmawiać z klientem, zapoznać się z aplikacją, ze środowiskiem pracy, a to nie jest efektywna praca projektowa. Z punktu widzenia menadżera to jest koszt, który nie przynosi od razu produktu, więc jest to koszt szkolenia takiej wiedzy domenowej. I o ile dobrze się stało i mam nadzieję, że tak się dzieje też i u Was, menadżer powinien w swojej strategii testów albo w takim wysokopoziomowym planie, który powstaje już na etapie wyceny projektu, ustalić harmonogram, zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o ilość osób w zespole i również plany szkoleniowe. Więc na tym etapie kreowany jest budżet i tak w ten sposób jest wystawiana wycena danego projektu testowego w oparciu o ten wysokopoziomowy plan testów, więc również zasoby i plany szkoleniowe. No ale różnie się zdarza i oczywiście przypadki chodzą po ludziach i menadżerowie spotykają się z takimi sytuacjami, że na przykład nieobecność dłuższa, więc muszą odsunąć daną osobę z projektu, mimo że już przeszła etap wdrożenia. Może po takim etapie szkolenia, takiego kick-offu do projektu, nie spodobać się po prostu testerowi, albo powiem, niestety, poddaję się, za trudne jest dla mnie, albo chcę robić coś innego, to w ogóle nie jest spójne z tym, co chciałbym robić, co chciałbym testować, więc generalnie zostaje wykorzystany budżet na szkolenia właśnie z wiedzy dziedzinowej, no i skąd go wyszarpać? No to wtedy musi podjąć decyzję, czy wyszarpać go gdzieś tam z marginesu, który sobie, takiego buforu budżetu, który sobie założył na wszelkie ryzyka projektowe i wtedy projekt będzie musiał pójść dobrze po prostu, albo też zaczyna zjadać marżę, ale wtedy już ktoś podniesie czerwoną flagę i powie, no niestety w takim razie zjadamy marżę, więc projekt raczej nie zakończy się sukcesem. Wchodzą też to szkolenia, które są poza taką wiedzą dziedzinową. I wiadomo, każdy z nas chciałby mieć certyfikat ISTQB, szkolenia z narzędzi i wszelkie inne szkolenia coachingowe, komunikacji w zespole. I to jest fajne, tak? No i generalnie każdy z nas ma takie oczekiwania, że te szkolenia przecież nam się należą, tak? Mamy jakiś tam budżet i oczywiście tak jest. Każda organizacja ma swój budżet szkoleniowy. Natomiast jak to wygląda z punktu widzenia menadżera? Ma ten budżet, ale on jest uzależniony oczywiście od ilości osób w jego zespole, od marży projektów, które zostały zrealizowane, więc od efektywności tych projektów, więc on dysponuje ograniczonym budżetem, którego my tak naprawdę nie znamy jako pracownicy. Więc wtedy pojawia się dylemat, czy zaplanować szkolenia zewnętrzne, a może też własnymi siłami uruchomimy jakieś pasmo szkoleń wewnętrznych. Jeżeli to mają być szkolenia certyfikujące, no to tutaj nic nie zaoszczędzimy. W takim razie możemy, część osób pójdzie w jednym roku, część w drugim, jak zmieni się nam budżet, więc to jest manewrowanie też pewnymi elementami, o których nie jesteśmy świadomi jako pracownicy. Kreatywność. Jest także kreatywność, 80% pracy testera to jest po prostu praca kreatywna, więc aby zapewnić taką kreatywność, nowe pomysły, innowacje, to wiadomo, każdy z nas musi czuć się dobrze, po prostu musi mieć komfort pracy.
Żeby zapewnić taki komfort pracy, oprócz takiej organizacji zupełnie biurowej, ważny jest ten czas. Ale oczywiście teraz z drugiej strony, jak to wygląda okiem menadżera? Mamy pulę zadań do wykonania w projekcie i poniekąd są to zadania, których nikt nie lubi wykonywać, na przykład pisanie przypadków testowych. Tak generalnie jest tak, że kto jest zawsze tam na końcu, a najfajniejsze rzeczy są bardzo mała liczba osób wtedy je wykonuje. No i dobrze, na przykład u mnie w zespole mieliśmy coś takiego, że mogliśmy wykorzystać od 10 do 20% czasu na zadania kreatywne. No ale to nie jest takie proste, bo nie może każdy, bo wtedy zjedlibyśmy cały budżet, który mamy przeznaczony na szkolenia. Z kolei z budżetu projektowego nie można tego wyszarpać, ponieważ nie idzie za tym cel projektowy. Więc wtedy należy zrobić, wtedy wymyśliliśmy, że będziemy robić przy takich, będą tylko niektóre osoby, które zgłaszają jakieś problemy, widzą problemy w projekcie i będziemy sobie wykonywać takie poce. Poce muszą być na tyle małe, żeby zjadły najmniej budżetu, ale na tyle duże i efektywne, żeby było widać największy efekt, czy rzeczywiście go zrealizujemy. Fajnie, jak ten pod skończył się sukcesem, wtedy mogliśmy go wdrożyć, wtedy byliśmy do przodu. Gorzej, jak był, niestety okazał się fiaskiem, no i musieliśmy go porzucić, tak? Więc mamy zjedzony budżet i projektowy, i szkoleniowy, i generalnie nic z tego nie wyszło. I osoby, które realizowały ten pod, mają taki brak świadomości, że ich produkt, który wyprodukowali, gdzieś tam miało się okazać fajnym pomysłem, a okazał się fiaskiem. Więc tu też jest kwestia strategii. No i ta motywacja. Generalnie o motywacji to można tutaj bardzo wiele mówić, to jest temat rzeka, ale na co chciałam wam zwrócić uwagę przy motywacji. Generalnie wielu z nas postrzega, że ta motywacja powinna iść z góry. Z góry dlatego, że to przecież nasz przełożony powinien nas motywować do pracy, przydzielać nam zadania kreatywne, wspierać naszą innowację i tak dalej. Natomiast motywacja wtedy ma sens, jeżeli cel organizacji, cel projektu jest skorelowany, spotyka się na tej samej drodze z celem personalnym danej osoby, tak? Czyli pracownika. Taki menadżer oczywiście zna cel organizacji, zna cele projektowe doskonale, natomiast w jaki sposób może się dowiedzieć o naszych celach personalnych, rozmawiając z nami. No i w sumie pół biedy, jeżeli mamy zespół do 10 osób, jest to w miarę do uchwycenia. Możemy porozmawiać z każdym, umówić się na takie wyjście zupełnie nieformalne, pójść na obiad, gdzieś ta komunikacja jest również projektowa i wtedy menadżer, rozmawiając, pracując wspólnie z danym pracownikiem, dowiaduje się o nim, wie dokładnie, jaki ma cel jego personalny i może w jakiś sposób go skorelować z celem projektowym, ten do którego dąży również organizacja i on jako menadżer. Natomiast gorzej jest, jeżeli mamy duży zespół. Wtedy taki menadżer nie ma szansy, aby dowiedzieć się o każdym z nas, jeżeli to jest zespół 30 albo 60 nawet osobowy, nie ma szansy porozmawiać, tak, nawet z każdym z nas, więc wtedy dobrze, aby ta motywacja, ten sposób komunikacji wyszedł od dołu. No i jak to się dzieje, słuchajcie, bo warto sobie zadać takie pytanie, bo możemy sobie narzekać na przykład tak, że mój pracodawca to w ogóle mnie nie motywuje, dokłada mi obowiązków, one w ogóle nie mają sensu, nie czuję się nagrodzony, nie wiem, co to jest ten cel organizacji, jestem jakiś niedoinformowany, w ogóle czuję się bardzo zagubiony. A teraz tak pytanie, a kiedy ostatni raz w przeciągu 2-3 miesięcy byłeś u swojego przełożonego i zapytałeś go, cześć, masz chwilę, 15 minut, żeby ze mną porozmawiać? Jak oceniasz moją pracę? Czy jest coś, co mógłbym poprawić? Jak myślisz, czy robię dobrze? A wiesz, co chciałbym robić? Co mi się podoba w mojej pracy? Kto się mówił na taką rozmowę, kto zadał takie pytania? Wydaje mi się, że bardzo mało osób, tak? U mnie w zespole
To jest 10%, dosłownie 10%, więc bardzo mały odsetek osób, które przychodzą i zadają mi takie pytania. W pozostałych przypadkach jest tak, że muszę sama docierać do pewnych osób, a co jeżeli nie dotrę, czują się zdemotywowane, tak? Praca ich nie cieszy, są zmęczone, to nie jest to, co chciały robić, bo ja się nie domyśliłam. Więc to jest tutaj to piętno. Jeżeli chodzi o organizację, to jest tak, że tak jak wcześniej wspomniałam, że jeżeli jest powyżej 10 osób, to są zespoły niezarządzalne kompletnie. I to też jest taki punkt dla menadżera, który powinien mieć swoją strategię, swój pomysł na budowę zespołu. I jest udowodnione, że jesteśmy w stanie jako ludzie zarządzać grupą osób od 4 do 6 osób. I wtedy ten zespół jest zarządzany. Co w przypadku, jeżeli tych osób jest więcej? My ludzie mamy taką zdolność do samoorganizacji, więc możemy pozwolić jako menadżerowie na przykład dobrą praktyką jest, żeby osoby wiązały się w takie nieformalne grupy, najlepiej z liderem i żeby działały sobie po prostu w tych liderach. Jeżeli mamy taką możliwość i możemy to zrobić, fajnie jakbyśmy je mogli ustrukturyzować, więc ja to nazywam takich Power Rangers i to jest taki pomysł na budowę zespołu, gdzie mamy bardzo duży zespół zdywersyfikowany projektowo. Wtedy możemy utworzyć sobie zespół, który będzie propagował wiedzę w pozostałych zespołach i dbał o jakość pracy, również dbał o motywację, więc komunikował się z mniejszymi zespołami. Tak, to jest ten zespół właśnie Power Rangers, czyli można powiedzieć taki zespół menadżera do spraw jakości pracy i motywacji. Na koniec chciałam wam powiedzieć kilka rzeczy o samym liderze, tak, czyli menadżerze. I żeby na niego popatrzeć również takim przychylnym okiem, ale te kilka zasad, które bardzo mi się spodobały, generalnie po przeczytaniu Extreme Ownership, które napisał Liv Babin, to jest były komandos Navy Seals. Bardzo polecam tą lekturę. Jest praktycznie, no jest o Navy Seals, ale można ją fajnie odnieść różne zasady i praktyki, o których opowiada, do sfer życia prywatnego i biznesu. Naprawdę warto. No i jedną właśnie z najważniejszych cech, jaką musi posiadać lider, jest pokora. I to jest prawda. I kolejna, że tak naprawdę nie ma złych zespołów, są tylko źli przywódcy. Więc jeżeli nasz projekt ponosi fiasko, musimy pracować nad godzinach, to znaczy, że winę poniósł w takim razie nasz menadżer, ponieważ źle zaplanował. Tak więc ma oczywiście do dyspozycji cały zespół, współpracuje nad harmonogramem i planem z całym zespołem, natomiast on odpowiada za finalny produkt, więc tak to. Natomiast z tą pokorą to jest tak, że warto, aby chować swoje ego do kieszeni i po prostu być blisko z zespołem. Lider jest rzeczywiście ostatecznie odpowiedzialny za wszystko. No i to też jest prawda, tak? Więc generalnie nie ma nikogo innego do obwiniania. Jeżeli mamy menadżera, który mówi, że niestety nie dowiozłem projektu, bo mam słaby zespół, sami juniorzy, to w takim razie to nie jest dobry menadżer. Każdy menadżer ponosi winę po prostu za każdą porażkę wykonaną przez pracę swojego zespołu. Proste rozwiązania, co jest bardzo ważne, najprostsze rzeczy są, to chyba w każdej dziedzinie, tak? Proste rozwiązania są najlepsze. Ułatwiają przede wszystkim i pracę, zwłaszcza jeżeli zespół jest rozproszony, a poza tym taka prostota komunikacji, tak? Czyli to, co ma wpływ na motywację. Wystarczy naprawdę przyjść, porozmawiać prosto, nie trzeba kluczyć. Wystarczy przedstawić swój problem i wtedy na pewno można go razem rozwiązać. Dyscyplina. To jest w nawiązaniu do tego, co mówiłam o elastycznym czasie pracy i o pracy zdalnej. Ta dyscyplina jest naprawdę nam bardzo potrzebna.
ponieważ sprawia, że wtedy praca jest efektywna. Poza tym ludzie czują się dobrze, jeżeli mają ramy czasowe, mają ramy, w których muszą się zmieścić. Jeżeli mają pełne, mogą puścić pełne wodze fantazji, to źle wpływa na efektywność ich zadań i nie są tak naprawdę dostarczane pewne produkty w określonym czasie. I co jest bardzo ważne jeszcze z tą dyscypliną, że każdy menadżer, przywódca, lider powinien być bardzo blisko swojego zespołu, właśnie o tej komunikacji, powinien wiedzieć o nich jak najwięcej. Może nie bezpośrednie pytania, bo wiadomo, są niektóre są nie na miejscu, ale warto na przykład czy przejście no właśnie na obiad, spędzić wspólnie czas, razem popracować i wtedy być blisko ludzi, ale nie za blisko. Nie za blisko, czyli bo zawsze powinno być tak, że przywódca powinien być przywódcą, czyli powinien być po prostu liderem i szefem. Więc powinien mieć też autorytet wśród swojego zespołu. Empowerment to jest też bardzo ważny czynnik, o którym mówiłam z motywacją. Bardzo ważne jest to, żeby każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny. To pomaga i menadżerowi, gdyż nie ma całej odpowiedzialności, może ją sobie scedować na i powinien nawet na członków swojego zespołu, ale każdy powinien znać zakres tej swojej odpowiedzialności i wiedzieć, kiedy musi eskalować zadania, tak, decyzje. No i konkurencja. Konkurencja jest naprawdę też bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o lidera, bo dobry lider, dobry przywódca nie boi się konkurencji, po prostu. Jeżeli widzi kogoś lepszego, kto może go zastąpić, nie ma z tym problemu. Ja zawsze powtarzam i naprawdę to jest prawda, każda osoba z mojego zespołu ma o wiele większą wiedzę niż ja. I to jest tak, że ja w żaden sposób nie czuję się gorsza, ponieważ jestem, mam inną rolę, inną odpowiedzialność, natomiast razem tworzymy taki wspólny zespół i naprawdę nie przeraża mnie to, że poszczególne osoby naprawdę o wiele więcej wiedzą w różnych tematach ode mnie. Nie jest to dla mnie problemem. Więc dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ręka do góry, będę podchodził z mikrofonem. A tu pierwszy kolega. Dzięki, Monika. Takie pytanie, jak często ty przychodzisz do swojego przełożonego i pytasz, jak ocenia twoją pracę i co mogłoby zrobić lepiej? Powiem tak, kiedyś prawie nigdy. Dokładnie, prawie nigdy czekałam na taką rozmowę Teraz robię to raz w miesiącu, tak? Ale jeszcze tak właśnie z tym pytaniem, bo są takie narzędzia i to zwykle stosują takie duże korporacje, że mamy cele okresowe, one są co 3 miesiące, co pół roku, raz w roku, ale one są trochę takim sztucznym dla mnie narzędziem, ponieważ każdy z pracowników musi sobie określić cele, do nich są przepisywane jakieś KPI-e, procenty i od nich jest uzależnione i stanowisko, i wynagrodzenie i tak dalej. Natomiast to jest sztuczne narzędzie, które zmusza trochę pracownika i menadżera, żeby się spotkali i porozmawiali, co ty byś chciał robić w tej pracy, a jak ja ciebie widzę w tym projekcie. Natomiast no, jest to jedno z narzędzi, więc... Słuchał? Pierwszy poniedziałek miesiąca? Tak. Masz jakieś po prostu każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na przykład, tak? Jakiś masz termin w kalendarzu i wtedy idziesz do menedżera nie. Pytać o feedback, tak? Akurat nie. Akurat jeżeli chodzi o mnie, to zwykle jest to determinowane jakimiś zdarzeniami w projekcie, tak? Więc jest okazja, żeby o tym porozmawiać i od razu, czyli na przykład na zakończenie projektu, tak? Mhm. Dziękuję, Monika, za bardzo ciekawe wystąpienie. Powiedziałaś o rynku, elastyczności na rynku pracy i też o zasadach, zasadach przywództwa i tam było powiedziane o dyscyplinie. Tak? Jak połączyć dyscyplinę z pracą zdalną w sposób motywujący dla pracownika? No to tak, jeżeli właśnie tak jak mówiłam, tak, z pracą zdalną.
ta praca zdalna, musimy ją udostępniać pracownikom. Musimy, bo tak jak mówię, to dyktują standardy rynku. Więc jeżeli jakiś pracodawca powie, nie, niestety nie ma pracy zdalnej, no to może się wiązać z tym, że ten pracownik będzie albo zniechęcony, albo jeżeli rzeczywiście musi zostać w domu, bo na przykład nie jest zatrudniona umowa pracy tylko na kontrakcie i jest przeziębiony, nie chce zarażać innych, ale chętnie popracuje z domu, więc nie ma problemu. Natomiast, tak jak mówiłam, dobrze jest ubrać to w takie narzędzia do monitorowania. Może być to zwykła, nie wiem, Jira, może być tak, że umówmy się w takim razie na status na koniec dnia albo w połowie dnia w ten sposób. Można też gdzieś tam transparentnie sobie z boku zbadać efektywność pracy danej osoby, jeżeli pracuje zdalnie i jeżeli pracuje w biurze. Bo są na pewno, jest wiele osób, które potrafi doskonale efektywnie pracować zdalnie w domu, czy w restauracji, czy gdziekolwiek, tak, nie ma z tym problemu. Natomiast są osoby, które wiadomo, gdzieś tam nadużywają tego, więc... Okej, ja mam, dziękuję też za prezentację, a mam takie pytanie, jaka jest twoja opinia o tak zwanych turkusowych przedsiębiorstwach? Ja na przykład ostatnio słyszałem, teraz nie przywołam nazwy, bo nie pamiętam, ale że jest firma, która tam zatrudnia około 50 osób, gdzie wszyscy są równi, wspólnie ustalają sobie pensje, to znaczy na bazie jakby wszyscy się znają, więc wspólnie ustalają, one są przejrzyste, na przykład pensje, podejmują wspólnie decyzje, bo u ciebie padło coś takiego, że szef powinien być szefem, powinien być autorytet, żeby ten zespół szedł do przodu, nie? No więc jaka jest twoja opinia o właśnie takich organizacjach? Bo one się wydaje się, że się robią popularne. Wydaje mi się, znaczy pomysł sam w sobie, wiadomo, jest dosyć innowacyjny, znaczy to jest akurat moje zdanie. Jest tak, że zawsze musi być ten lider, przywódca, tak? I to jest taka zależność społeczna nas jako ludzi, tak? Potrzebujemy, fajnie się samoorganizujemy w grupy i to jest jak najbardziej, samoorganizujemy się w grupy nieformalne, formalne w pracy i tak dalej, to jest całkiem normalne, łączą nas zainteresowania, pasja, wspólne hobby, natomiast i tak w każdej grupie, nawet takiej nieformalnej, zawsze jest osoba, jakiś lider, który powie na przykład, no dzisiaj idziemy na kręgla i wtedy wszyscy za nim pójdą, więc takie zupełne równouprawnienie chyba nie na dłuższą. Poza tym zawsze będzie decyzja, będzie sytuacja, która będzie determinowała pewną decyzję, która będzie daleko idąca, tak? No i wtedy kto z takiej grupy 50 osób na przykład weźmie na barki taką decyzję? Większość? To tak naprawdę, jeżeli nie ma osoby odpowiedzialnej, to... To ja się odniosę i do twojego pytania i do tego, co ty powiedziałaś, bo się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że można być super blisko ze swoimi pracownikami i wtedy faktycznie przestaje się być menadżerem, ale wcale nie trzeba przestać być liderem. I faktycznie trzeba pamiętać o tym, że to na tobie leży odpowiedzialność, to ty podejmujesz decyzje, ale jednak w większości to są decyzje, które wynikają z zespołu podążającego za tobą, a nie ciebie pchającego zespół w którąś stronę. Wiesz co, poniekąd to jest tak, liderem tak, jak najbardziej, ale też z drugiej strony to jest bardzo cienka granica moim zdaniem, bo z jednej strony fajnie, że współpracujesz blisko z zespołem i to jest bardzo dobre, bo wtedy postrzegają cię i jako człowieka, i jako bliskiego współpracownika, który tworzy razem z nimi zadania i z nich współtworzy. Jesteś liderem, więc gdzieś tam wyznaczasz tor, super, ale też jest coś takiego, że ludzie mają tendencję do wpadania w pewną strefę komfortu. Czyli jak czują się dobrze, może tam przykład takich dzieci, gdzie mają, że jak na przykład są niestawiane są im różne zakazy, więc one sobie mogą frywolnie tak bawić się i tak dalej, tak samo my pracujemy, ale zawsze musi być taki szpikulec, czyli musimy wyprowadzać niestety cyklicznie ze strefy komfortu po to, żeby kogoś przyspieszyć, zdyscyplinować i tak jakby otrząsnąć. To jest bardzo, bardzo istotne, więc to jest taka bardzo płynna granica. No tak, ale dalej możesz to robić sam. Ty siebie wyprowadzasz ze strefy komfortu. Mówię o tym, że można to robić dalej w ten sposób, o którym wspomniałem przed chwilą, to znaczy samemu siebie wyprowadzać ze strefy komfortu, uczyć się nowych rzeczy, czy próbować nowych rzeczy, czy nie wiem, testować nowe rozwiązania i wtedy ludzie za tobą pójdą. Tak. No właśnie, i EGN,
ciągniesz ich, a nie pchasz. Jakby to, ja tylko się do tego odnoszę. Generalnie bardzo mi się podobała twoja prezentacja, żeby nie było, że tutaj ją hejtuję. Tylko jakby do tego jednego się odnoszę. Pewnie. I dziękuję za odpowiedź. I to jest bardzo dobre, bo każdy powinien mieć swoją strategię na swój zespół, bo to jest jego zespół. Więc jak najbardziej. Super. I jakieś jeszcze pytania może? I nie, tutaj to dziękujemy. Mamy jeszcze trochę czasu. Bardzo dziękuję, Monika, za tą prezentację. Chciałam powiedzieć, że nie byłeś na całej. Ale jak wchodziłem, to się przywitałem, więc chyba... Słabo widocznie, no ale dobrze. Dobrze, ja chciałem zapytać o taką rzecz, której wydaje mi się, że nie zaadresowałaś do końca, czyli jak utrzymać motywację w takim środowisku stresowym. Czyli jest jakby taka duża presja na dostarczanie czegoś, na dotrzymanie pewnych terminów, no ale jednocześnie musimy tych, no już nie mówię, czy tam popchnąć ich, czy pociągnąć za sobą jakkolwiek, tylko jakby spróbować utrzymywać tą motywację, pomimo tego, że to środowisko nie jest do końca przyjazne. Mhm. Wiesz co, moim zdaniem jest tak, że jeżeli taka, to jest taki dyskomfort trochę, tak, taka sytuacja jest krótkoterminowa, wydaje mi się, że można użyć różnych narzędzi, żeby gdzieś tam to zniwelować, czyli pomóc zespołowi, na przykład wychodząc do nich blisko, naprawdę wychodząc do nich blisko, pomagając im w takiej codziennej pracy, nawet serio testować. Czyli na przykład ja na co dzień nie testuję, czego bardzo żałuję, ale jeżeli mamy taką bardzo stresogenną sytuację, to naprawdę siadam i testuję razem z nimi po to, żeby im pomóc, żeby widzieli, że to jest tak naprawdę ból nas wszystkich i że to jest tylko chwilowe. Poza tym wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest też komunikowanie o tym, jakie mamy problemy, jaki mamy cel i ile ta sytuacja potrwa. Po to, żeby wiedzieli, że tak naprawdę gdzieś ten kres jest, tak, że muszą jeszcze trochę wytrzymać, że to jest ostatnia prosta i na pewno damy sobie radę. Jeżeli taka sytuacja trwa bardzo długo, to znaczy, że coś jest niezdrowe, tak, więc wymaga zmiany strategii po prostu. Okej, okay, mamy jeszcze czas na jedno, góra dwa pytania. Cześć. Cześć. Powiedziałeś, że wzorujesz się w swojej pracy na różnych książkach, między innymi na książce o motywacji w Navy SEALs, to do mnie całkowicie nie przemawia. Tak, ale... Extreme Ownership, bo pierwsza książka w ogóle jako tylko, przepraszam, że tak przerywam, ale jako przeczytam motywacji, to była książka, nie pamiętam tytułu, ale autor to Pink. Później był Management 3.0, ale to było bardziej dopasowane do takiego amerykańskiego po prostu społeczeństwa i tak dalej. Fajne, górnolotne myśli, ale akurat o Navy SEALsach polecam, bo jest troszeczkę z innego punktu widzenia. Okej, okay, ale wspomniałeś też o książce mówiącej o motywacji dzieci w wieku przedszkolnym. Jestem ciekaw, czy udało ci się kiedykolwiek zastosować jakąś technikę na swoich pracownikach z tej książki. Tak, skutecznie. Tak, ja mam generalnie dwójkę dzieci i naprawdę, wierzcie mi, każdy, kto ma dzieci, myślę, że potwierdzi, że trochę z zespołem jest tak jak z dziećmi. Też trzeba je motywować. Pamiętam, był taki problem, akurat to się skorelowało. Miałam problem motywacyjny w zespole, taki dosyć duży. I miałam problem z moim synem, który świetnie grał w piłkę, natomiast na tą piłkę nie chciał kompletnie chodzić. I próbowałam różnych technik na nim. I naprawdę kij marchewka kompletnie nie działa, więc nowe halówki nie podziałały, słodycze nie podziałały. Więc tutaj akurat odbiło się na różnych technikach. No i oczywiście, jak to mówi zasada, że zadania same w sobie motywują najlepiej, tak? Jeżeli są one wyzwaniem. No i tak, i znalazłam taki, akurat jeżeli chodzi o mojego syna, taki motywator. Została utworzona taka grupa Gold tam u nich, więc żeby dostać się do tych Goldów, musiał ćwiczyć więcej i dłużej. I oprócz tego, że miał ochotę chodzić na każde zajęcie, to jeszcze ćwiczył poza nimi, więc to był dla niego motywator, wyzwanie. I tak samo pewnie można to zupełnie fajnie przełożyć na naszą codzienną pracę. Dawać zadania, które są wyzwaniem, nawet jeżeli mamy taką ochotę i to też jest dobra praktyka, żeby dać zadanie bardzo, bardzo trudne, które wyznaczą kres danej osobie.
kres też jest pewnym motywatorem, tak? Więc jeżeli już tak sięgnęliśmy dna i mówimy, no nie, nie dam rady już udźwignąć tego zadania, jest za ciężkie, no i wtedy widzimy, jeżeli ktoś się poddaje, no to znaczy, że to już jest jego kres, ale to też jest jakaś nauka, tak? Motywacja. Wiemy, do którego momentu sobie poradził, tak? Poza tym zadania też same w sobie, więc jeżeli ktoś na przykład dobrze się czuje przy szeroko pojętej automatyzacji, no to dlaczego nie, tak? Warto, żeby gdzieś tam próbował swoich sił, tak? Dostał zadanie, które, na którym się sprawdzi, tak? Swoje predyspozycje po prostu. Okej, to mamy jeszcze czas na jedno pytanko. Ja chciałem trochę wrócić do tematu feedbacku. Mówiłaś, że otrzymujesz feedback raz w miesiącu. Uważam, że super, często, ale z góry. Pytanie, jak często dostajesz feedback z dołu, od swojego zespołu? Bo wydaje mi się, że ocena lidera nigdy nie będzie kompletna, jeżeli będzie płynęła z góry. Dokładnie, dokładnie, to na pewno. Z tą oceną jest bardzo trudno, bo pytanie zadane wprost, jak mnie oceniasz, zupełnie jest niemiarodajne. Natomiast wydaje mi się, że to widać, tak? Widać po pracy, po relacjach i w ten sposób. Ja też, jeżeli chodzi o mnie, staram się rozmawiać z innymi zespołami projektowymi. I na przykład ostatnio miałam też taką rozmowę akurat z liderem, z osobą, która jest menadżerem zespołu analizy. Wiesz co, ja w zasadzie się nie znam na tym, nie pracuję blisko z tobą, więc co ja ci opowiem? Ale z drugiej strony widzi naszą pracę, widzi pracę osób z zespołu testów, widzi moją pracę gdzieś tam, która się przewija również przez jego osoby z zespołu, przez jego zadania. Więc mimo, że było to trudne, potrafił to ocenić, więc to też jest jeden ze sposobów. Zapytanie wprost pracowników, jak mnie widzisz, tak naprawdę nie przynosi żadnych efektów. Okej, wielkie brawa dla Moniki.